Siemaneczko, witam bardzo serdecznie, ja jestem Imeto i dzisiaj jest ze mną Damian. Cześć. Oraz Piotrek. Dobre. I dzisiaj z chłoposzkami robimy żniwa. Chłoposzki pokosili wcześniej pola. Niestety tam nagrywaliśmy to, nie nagrało się, bo wyszła taka sprawa, że mnie apiona wyjebało. Tutaj Damio, jak widzicie, rzepak kosi, tam mają do skoszenia jeszcze chyba dwa pola razem z tym, nie? Nie, trzy pola razem z tym. Ja sobie będę dzisiaj złoził słomę, tam po żniwach. Ogólnie wszystkie belki, które robiliśmy, które tam prasowaliśmy z siana, sianokosy, to wszystko zwiozłem, wszystko leży tutaj. O, tutaj jest tutaj przyczepa i tak dalej. Dobra. To czekaj, co ja miałem robić? Miałem złozić słomę. Sobie wezmę tą ciężką dwunastkę i jadę złozić słomę. Czekaj, muszę sobie zainstalować ropesy. O, i gitara. Bo panie, jakiegoś gościa potrąciłem na chodniku. Mami. Aha. To już wszystko jasne. A co Damio tam odjebał? Nie, tylko by tam mi to z domu wleciał. Tutaj dwa pola zostały sprasowane w belki. Kurwa mać, no nie mogę jechać z domu. Dwa pola zostały sprasowane w belki. To jest 24, czy 23 chyba, 19, 23 zostało wplasowane w belki, a resztę po prostu zbiorę przyczepą samozbierającą, bo słomy jest dużo. Nie chcemy tego już po prostu tam... Aha, zajebiście. Ja muszę na 2 minuty ze 2. To siadaj tutaj na kombajn. No, co tam. Nie wiem, sobie ustawię ten pomarz na dyszkę. Będę mógł dyszką jechać? Czy nie? Nie będę mógł. 9 muszę jechać na godzinę. Ale będę jechał. Powoli będę sobie zbierał. No i chuj się zapchało znowu, ja pierdzielę. Także powolutku będziemy jeździć. Tu za szybko nie mogę jechać, ale jakoś tam to pozbieram. Mam tylko jedno pole do zebrania. Ja pierdolę.
prędkość nie jest porywająca, no ale co? Stara przyczepa za dużo nie przełknie. Piotrek, a ty radzisz sobie sam? Tak, radzę, radzę. No to dobra. W ogóle oto odkryłem tą przyczynę, dlaczego crashowało mi Actiona. Już to naprawiłem, nie będzie nic się takiego działo, po prostu jakaś funkcja w Actionie pod jakimś tam klawiszem przeciążała mój komputer i wywalało ten program. Ale już to naprawiłem i już tak się działo nie będzie. Także wszystkie filmy już będą bezpieczne. Wszystko się powinno dobrze nagrać. Jakaś muzyczka by się w tle przydała później. Piotrek, śpiewaj. Akurat nie umiem. Tak, ty nie umiesz, Piotrek. Przecież ty wszystko umiesz. Ale tylko pod prysznicem śpiewam. Aha. To młodzieżowo. I pełną mam przyczepę, także jedziemy się wysypać. Nie wiem, czy tam do magazynu dużo wejdzie, bo tam prawie pełno było. No ale zobaczymy. Żeby mnie tylko nie rzucało, o Boże. Jeszcze pojadę bardziej poboczem, bo mnie czasem może rzucić tutaj na tej drodze, bo ten Ursus jest taki jakiś upośledzony, jeżeli chodzi o te drogi wolne na tej mapie. Czasem go miota. No tutaj wózek stoi. Od Hedera, bo tu chopłaszki przyjadą kosić. U pania, tu stoi paszowóz. Nie wiem, czy będę mógł go na przednim zaczepić? Nie będę mógł. Chujnia troszkę. Będę musiał sobie jakoś tu poradzić inaczej. Będę musiał wyciągnąć ten paszowóz. Gdzieś go tu postawię, byle gdzie. W tym przejeździe go postawię. Aha, dami dołączam. Kurwa. O, tu. Przyszedł Kodzidas.
Jeszcze mi o tym, czy netokopy spiechał to z dachu. Widzisz? Co, byłeś opierdolić netie? Czekaj, bo ktoś do mnie dzwoni. Czekaj, czemu tu są w ogóle bramy pootwierane? Przecież tak nie powinno być. Dobra, postawię, no proszę, bo tutaj jadę szybko, tam trzeba się wysypać. Zmieszczę się. O, na styk. Zobaczymy, czy tu jeszcze jest miejsce w tym magazynie. Przyjmuję to w końcu, czy nie? Halo. Dobra, idę do kombajna. Dziwne. My zobaczyć. Wit, wit, wit. Da mi? Pa. Co było na tym dużym polu takim? Jęczmień. Jęczmień? Na którym dużym? Na 20... A na tym największym to jęczmień. No, no. Tak dziwne, że mi tego jęczmienia tutaj nie sypie. Tak wolno się pojawia? Ja mi masz sypać jak coś. Coś to oszukuje mnie. Jeszcze. No dobra, chuj, wysypię to. Na tą dmuchawę zobaczymy później, czy będę mógł to odebrać. Dobra, może sobie jakieś zdjęcie przy okazji. Młodzieżowe. Kurde. F12. Piękne zdjęcie zrobiłem. I teraz zobaczymy, czy będę mógł nasypać na tę przyczepę z powrotem. Bo jestem szczerze tego bardzo ciekawy. Kurwa, no nie wiem jak to tutaj zrobić. Spróbuję jeszcze raz z tym paszowozem, bo coś mi się zdaje, bo tam nie wiem, czy tam czasem nie jest tylko 80 tysięcy litrów pojemności w tych magazynach. I czy nie wsypałem tej sumy po prostu nigdzie. Muszę to sprawdzić, bo jak tak, no to nie wiem, czy będę tą sumę tutaj sypał, czy będę wysypywał gdzieś tam na jakąś kubkę. Bo jeżeli ta suma jest nigdzie, no to szkoda trochę jej marnować, prawda? No musimy to sprawdzić. O, siano. A ile masz pieniążków? Jest okej, okay, dobra. Pieniążków mam na tą chwilę, czekaj. 64 tysiące. Oj. A co tam? Tak się pytam. A co, odkładasz na nowy zakup? O. Trochę żebym przyczepę przestawił, także teraz będę musiał ją manualnie przestawić. Oj. Damien. Co? I need help. Piotrek, can you mi pomóc? Piotrek, jakiś mi pomóż. Tak, czy jesteś? Na gospodarstwie.
O Boże, co żebym odjebał? Aha. I teraz jak ci tu pomóc? Nie, weźmy pierdolni. Dobra. Nie, nie. O, patrz! Poradziłem sobie. Ichuj, dobra, to posta traktor, Piotr. Nieważne, tego nie było. Wszystko było w planie. Już 16 minut, a ja dopiero jedną przyczepę wyjąłem, to jest dramat. Na skupu byłeś, a nie. Na skup to chuj za to dostanę, a tak czy się jak dam coś tym krowom, czy tam świniom, dadzą mi obornik, będę miał z tego jakiś pożytek, nie? Wiem, co trzeba zrobić. Co? Nie chcę się tego stawiać. Ten chudnik ma pistolet. Wiem. Słoma za gówno. A na to, na polską Ukrainę to postawił ten kurnik mafisolet? Czy jakiś inny? Tam. Chujnie. Kurwa. Musiałem top props zainstalować. Dobra, śmigamy. Na dyszkę sobie ustawię tempomaczek i lecimy. Kurwa, tempomat w Ursusie to jest dramat. Kazę mnie tak uluje. Kurwa, już się zategował. Czekaj. Nie. A wam w końcu kosicie ten rzepak, czy nie? I my. Skończyliście chociaż jedno pole? No i skończyłem, drugie kończę. Znaczy, powiem. Aha. Czyli w odcinku wszystko zrobicie, nie? No. Dobrze. Kurwa, już zauważyłem, że mi się zacięło i... Chuj. Za późno się zatrzymałem i to już nic nie dało niestety. Ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. No. Kurczę, godzina 19. My siedzimy i słomę zbieramy. Jaka godzina jest? 15:39. Jeszcze może jakoś poza odcinkiem, albo jeszcze w odcinku zdążę zebrać belki, albo i nie zdążę. Raczej nie zdążę, bo tej słomy mi to zostało jeszcze w kłód do zbierania. I tam 22 belki jeszcze do zebrania. Te belki to już na skup pewnie pójdą, albo uzupełnię jeszcze świniom i krowom, tam wszystkim słomę, żeby miały co sać. A resztę belek się po prostu sprzeda, bo już właściwie nie mam nigdzie trzymać. Moje wiaty są wszystkie przepełnione.
strasznie to wolno idzie, kurczę. Trzeba by jakąś nowszą przyczepę zainwestować. Może jak będzie traktor nowy, to się przyczepę samą zbierającą większą kupi. A noże się jednak tępią w tej przyczepie. Aż 5% mi się stępiły. Tak? No. Pewnie przez to nasze użytkowanie to się nie stępią wcale, no ale 5% to zawsze coś. No i kolejna przyczepka pełna. Śmigamy na gospodarstwo. Pojadę tędy, bo nie chcę się tam narażać znowu na te wyboje. A tak się spytam, mimo to, który to odcinek? Który to odcinek? Czekaj. 44, A nie, mi chodzi, 45. który dzisiaj nagrywamy, o. Dzisiaj drugi. Drugi i ostatni, Piotrek. Chyba ostatni. No ja mam trzeci akurat nie numer to. No, to nawet nie się, ostatni. Nawet się umówimy. Jakoś w tygodniu. Albo w tygodniu, nie wiem, Piotrek, zobaczymy, bo na razie to kurwa aż zagadałem się z tobą i pojechałem gdzie indziej. Nie wiem, Piotrek, zobaczymy jak to będzie. Jak tam tam i procenty? Kosze to na jeden zbiornik. Wejdzie? Będzie. No, sypaj szybciej, kurde. Wiem, czy ja to śmieszę na dwie przyczepy, raczej wątpię. Dobra. Jeszcze jedną przyczepkę zbiorę i będziemy kończyć. Tu już 25 minutek wybiło.
O, pieseł się odzywa. Oko, mama chyba skosła. No to pieseł rozpoznaje. Kurwa, no nie, no uda, polna droga. Tylko kilka mi zostało tutaj tych paseczków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Piotrek, Co tam? albo przerywa, co nie? Ja nie mogę się ruszyć. Co się stało? Na to mówię, jakby. Czy wy mnie Igor, słyszycie? skasowało. jak nie? Nie, ja mogę jechać. A, czyli mnie zaraz wyrąbie. Czy wy mnie słyszycie? Tak. Wyrąbało mnie. Ale słychać mnie? Tak, Tak, laga miałeś ale... jak chuj. No. Nie wiem, mam to łączać czy nie? Jak chcesz, Piotrek. No nie wiem, czy się opłaca, czy Jak nie. chcesz, to dołączę. Jak nie chcesz, to nie. O, dobra, Kurwa, już. jak mi się to mogło, kurwa, zaciąć? Nie wiem, ale ci nie mówiłeś? Myślałem, że na początku są laki Tesla. Ty, koło A nie, domu no, robię teraz... nasieczkę. Co? Koło domu robię nasieczkę. No rób. Tam to w ogóle jest mieszanka, kurwa, to... Nie wiem, co nam wyjdzie z tego. A więc nie wiem, co się stało. Nie wiem, u mnie wszystko było w porządku. Nie wiem, ale mówię, że jak robot. Aha, to fajnie. I nagle patrzę, że tam i stanął. Kurwa. Ale ładnie posiane. Co ładnie posiane. Tutaj. Na jedynce. Pięknie tam jest posiane, kurde. Jak to są? No zgadnij. No nie wiem. Łosiu. No mnie tamtym tygodniu nie było na... Nie wiem. Łosiu siał, kurwa. Światło miałem zapalone, nie? Dopiero teraz się zorientowałem. I my to jak tam z kasą stoisz? 84 tysiące. A mi widać więcej. Myli dać więcej? Trzeba było ich zaraz tam opierdolić. Co oni sobie myślą? Będą z Piotrkiem w kulki leczyć? To tak być nie może. A i się nie zgadza. Dobra, lecę. Po Tomieko. U nas na liczniku już
30,5 minuty. Ach, i metanie, tylko byś mnie musiał wyciągać z roku. Tam, to miło. Jakoś się nie cieszę. Tam jakiś jakoś i mieszankę. Daję iść. Tomiko chyba nie ma. Może mi się to zmieści wszystko na jedną przyczepę. A raczej oby się zmieściło. Jak trochę zostanie, to już pierdolę, nie przyjeżdżam tutaj, to się nie opłaca. Zostały jeszcze te dwa paski, to jeszcze będą się tutaj wrócić, kuźwa. To już raczej poza odcinkiem załatwię, bo już mamy 33 minuty. Także będziemy kończyć zaraz, jak dojadę zaraz na gospodarkę, to będziemy kończyć. A jeszcze zobaczymy, jak chłopaki koszą mieszankę. A tam mi się opłacił, czy? No chyba nie. Da mi to się opierdziela, kurde. A nie, kosi, to mi. Na mi kosi? Ma. Co ty? W miejscu stoi. Kurwa, no nie. Dobra, wysypę się i będziemy kończyć. Dobra. Także co, Piotrek? Chodź tutaj do, na pole. Myślę co. Da mi się opierdala, nie ma go. Piotrek tutaj wozi. No i co? Piotrek, jak chcesz coś jeszcze powiedzieć, to szybciutko mów, bo będziemy kończyć. Odcinki i Metosakra i to na stronę odcinka. No, no to ja również tobie dziękuję. Dziękuję oczywiście Damiemu, którego nie ma. Dziękuję oczywiście widzom za oglądanie, no i do następnego razu trzymajcie się, cześć. Cześć. Dami mówi papa. Pa.